od urodzenia niechętnie pozwalamy sobie narzucać wolę innych. Z natury dysponujemy koncepcją przymusu, a tym samym i wolności. Pisał już o tym Étienne de la Boétie w XVI wieku w swojej rozprawie o dobrowolnej niewoli. Pisał on, że nie tylko rodzimy się wolni, ale również posiadamy wrodzoną potrzebę, aby o tę wolność walczyć. Noam Chomsky z perspektywy dzisiejszej kognitywistyki definiuje to jako instynkt wolności. Chcemy mieć odpowiedni udział we wszystkich decyzjach państwa, które dotyczą naszej sytuacji społecznej. To czyni dla nas, tych na dole, demokrację tak pożądanym systemem. Ale co czyni demokrację tak interesującą dla tych na górze? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nic. Bo demokracja oznacza właśnie władzy elit ograniczenie. Dzisiaj 115 ze 193 państw zgromadzonych w ONZ ma ustrój demokratyczny. W powszechnej narracji tak zwana demokracja nie jest uważana za jedną z możliwych form władzy, a za jedyną, która władzę w ogóle legitymizuje. Ale dlaczego? Dlaczego elitom tak bardzo zależy, aby trwał system najmniej dla nich korzystny? System, który z założenia odbiera im władzę i pokłada w ręce ludu. James Madison, główny kreator konceptów amerykańskiej demokracji, syn zamożnych producentów tytoniu, sformułował jasno, że posiadający i nieposiadający od dawien dawna mają różne społeczne interesy, fundamentalny antagonizm w społeczeństwie. Ponieważ w czasie amerykańskiej rewolucji ideał demokracji znalazł duży rezonans w społeczeństwie, posiadacze wielkich obszarów ziemi i niewolników czuli się zagrożeni. Madison wierzył w demokrację jak nikt inny w tamtych czasach. Czuł jednak, że system Stanów Zjednoczonych powinien być tak zaprojektowany, by chronić mniejszość bogatych przed większością biednych. Władza powinna być w rękach zamożnych, bo zamożni to najbardziej odpowiedzialni wśród ludzi, mówił. Gdyby każdy miał wolny głos, większość biedaków mogłaby się zorganizować i odebrać własność zamożnym. Madison inspirował się Tukidydesem. Ten już około 100 lat przed Arystotelesem pisał: masa jest w swoich poglądach kapryśna i zmienna, a odpowiedzialność za swoje błędne posunięcia zrzuca na innych. Zauważał jednak dalej, że przywódcy polityczni kierują się za to rządzą władzy w celu zaspokojenia osobistych ambicji. Dobra forma rządu według niego powinna uwzględniać słabości ludzkiej natury. Z nazwy powinna być demokracją, jednak w rzeczywistości rządem pierwszego. Pod pojęciem pierwszego nie widział jednak grupy najbogatszych jak Madison, a osobę o wybitnej mądrości i przede wszystkim nieskazitelnej moralności. Madison wpadł na genialny pomysł. Stworzenie demokracji przedstawicielskiej. Daje ona bowiem możliwość klasie posiadającej poprzez instrument tzw. przedstawicielstwa rządzić nad klasą nieposiadających. Przedstawiciele oczywiście wywodzą się z elit. Taką formę nazywał dla odróżnienia nie demokracją, a republiką. Najlepsze w demokracji przedstawicielskiej jest to, mówił Madison, że wygląda jak demokracja, ale nią nie jest. Konstytucja USA oddała władzę w ręce Senatu. Nikt wtedy nie wybierał senatorów, byli wskazywani przez zamożnych. Konwencja była nie tylko wybitnie nacjonalistyczna, ale wysoce antydemokratyczna, nawet według standardów tamtego czasu. Ochrona bogatych przed biednymi stała się duchem przewodnim Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. W swojej książce pod tytułem Zamach farmerów Michael J. Klarman to, co w podręcznikach na całym świecie określane jest narodzinami demokracji, nazywa kontrrewolucją bogaczy. Ponad 2 milenia wcześniej Arystoteles, autor pierwszej poważnej książki na temat systemów politycznych, dostrzegał tę samą wadę w demokracji, co Madison. Gdyby Ateny były demokracją dla wolnego człowieka, pisał, biedni by się zorganizowali i zabrali majątki bogatym. Ten sam problem, różne rozwiązania. Arystoteles proponował coś, co współcześnie nazwalibyśmy państwem opiekuńczym. Mówił zredukować nierówności. Madison zredukować demokrację.
Niektórzy postrzegają Arystotelesa jako pierwowzór socjalisty, ale Arystoteles był przede wszystkim myślicielem. Zauważał już wtedy, że o dobra wspólne tak naprawdę nie dba nikt. Był nauczycielem królów, a mimo to, albo właśnie dlatego, nie lubił bogatych. Już wtedy, prawie 2,5 tysiąca lat temu, dostrzegał, że ich chciwość i pazerność uniemożliwia im podejmowanie decyzji dobrych dla ogółu. Nalegał, żeby wprowadzić środki, które przynoszą trwały dobrobyt dla wszystkich. Opowiadał się za redystrybucją bogactwa, bo byłoby to lepsze dla państwa i narodu jako całość, a nadzór nad rynkiem postrzegał nawet za pierwsze zadanie państwa. Arystoteles nie był wrogiem wolności gospodarczej, ale jasnym dla niego było, że pieniądze zostały ustanowione jako narzędzie, a nie jako cel sam w sobie. Rozróżniał między oikonomia, to jest sztuka zarządzania gospodarstwem domowym, a kremastikę, sztuką bogacenia się. Ta różnica we współczesnej ekonomii chyba gdzieś zaginęła, ale dostrzegał też występujący zarówno w przyrodzie, naukach społecznych i znany nawet w informatyce fenomen, zjawisko inteligencji zbiorowej. Jest możliwe, że wielość, gdy się zjednoczy, pisał, może być czymś lepszym, nie indywidualnie, ale zbiorowo. Tak jak publiczne obiady, imprezy, na które każdy przynosi inną potrawę, są lepsze niż gdy organizuje je jeden, bo gdzie jest wielu, każdy ma jakąś inną cnotę, jakąś inną mądrość. I kiedy się spotykają, to tak jak tłum staje się jednym mężem z wieloma stopami, wieloma rękami i wieloma zmysłami, tak stają się jedną osobowością pod względem moralnym i intelektualnym. Dlatego konieczne jest, aby wszyscy tak samo brali udział w rządzeniu i byciu rządzonym. W czasach Madisona w Wielkiej Brytanii Adam Smith, uważany za twórcę współczesnej ekonomii, zauważył to, co dzisiaj ma prawdopodobnie swoje apogeum. Mianowicie, że bogaci kupcy i producenci zaczęli wywierać wpływ na legislację. Zależało im, aby prawo dbało wyłącznie o ich interesy. Nieważne, jak bolesny wpływ miałoby to na zwykłych obywateli. W słynnym dziele Bogactwo narodów pisze: wszystko dla nas i nic dla innych jawi się być podłą maksymą panów rodzaju ludzkiego w każdej epoce świata. Podążają za polityką, która przynosi korzyści tylko im, a wszystkich pozostałych krzywdzi. System demokracji przedstawicielskiej w USA doprowadził do powstania partii, a eksplodujące koszty elekcji zmusiły partie do pełzania do kieszeni biznesu. Taka władza polityczna szybko przeistacza się w legislację, która zwiększa koncentrację bogactwa. Organizacja Lobby Control szacuje, że obecnie 25 tysięcy lobbystów z rocznym budżetem 1,5 miliarda euro wpływa na instytucje Unii Europejskiej w Brukseli. Cieszą się uprzywilejowanym dostępem do komisarzy i przytłaczają europosłów swoimi poprawkami do projektów ustaw. Polityka podatkowa, regulacje, reguły zarządzania korporacjami, cała paleta środków w celu koncentracji bogactwa. Koncentracja bogactwa prowadzi znowu do zwiększenia koncentracji władzy i tak w kółko. Ale kim są ci, w rękach których skoncentrowała się dzisiaj władza i bogactwo? Jak mówi profesor Mausfeld, więcej o nim za chwilę, gdy wrócimy myślami do feudalizmu, miał on pewną pozytywną cechę. Zaspokajał ludzki konkretyzm. Ludzie chcą coś konkretnego widzieć, a władcę było wtedy widać, nawet po jakości ubioru. Gdy władca drażnił do oburzenia, z oburzenia rodziła się rewolta. Ludzie chwytali za widły, pochodnie i szli pod pałac. Elity szybko zdały sobie sprawę, że to niedobrze. Poczyniono więc wszystko, co możliwe, aby stać się niewidzialnym. Zauważa to nawet izraelski historyk i obecnie bardzo celebrowany autor bestsellerów, Yuval Noah Harari, w rozmowie z Russellem Brandem w podcaście Under the Skin. Mówi, że w XXI wieku jest bardzo ciężko stwierdzić, gdzie władza tak naprawdę leży. Who are the powerful? It's these companies here. It's these governmental organizations here. That's the key question. To know who are the powerful, where power is, and how does it function, it's very complicated. Obecne elity mają ogromną władzę, ale również podejmują ogromne wysiłki, aby tę władzę ukryć. In the modern world,
for a couple of centuries, one of the main functions of power is to conceal power. Słaby król nosił na głowie kupę złota, futra i perły i co chwilę kazał komuś ucinać głowę, aby podkreślić swoją potęgę. Prawdziwie potężni robią wszystko, żeby swoją władzę ukryć. If you don't have a lot of power, you try to exaggerate your power. If you have a lot of power, you try to conceal it. Harari zauważa, że od kilku stuleci po dziś dzień główną rzeczą, którą zajmuje się władza, jest koncentracja i zwiększenie władzy. Brandt zauważa natomiast, że widowiskowość ma ukryć pospolitość. Pageantry conceals ordinariness. Całe te widowiska, rytuały i ceremonie mają stworzyć w nas wiarę, że istnieją jakieś Stany Zjednoczone, jakaś Anglia, jakaś Polska, jakieś państwo narodowe. Our flags, our processions, all this pageantry, all this ritual, all this ceremony helps us to believe there is a United States of America. There is an England. It's not just a sort of an economic idea and a bit of land and some powerful people exploiting the vulnerable. It's a thing, it's a flag, there's an eagle, there's a symbol, there's a history. It's real. A nie, że naprawdę jest to jakiś koncept gospodarczy z kawałkiem ziemi i kilkoma możnymi wyzyskującymi słabych i bezbronnych. My mamy naszą Rzeczpospolitą, jest flaga, jest orzeł, nasza historia, ale kiedy rozprujesz to szew po szwie. Bit by bit, you unpick and you unstitch, and you discover there's nothing there except some powerful people exploiting some people without power. Zauważysz, że nie ma tam obecnie nic poza kilkoma ludźmi przy władzy wykorzystującymi tych bezsilnych. Profesor dr Rainer Mausfeld jest emerytowanym niemieckim profesorem psychologii ogólnej na Uniwersytecie w Kilonii, specjalizującym się w psychologii percepcji i kognitywistyce. Gdy jeden z komilitonów wstawił do sieci jego referat z 2015 roku, stał się na starość gwiazdą niemieckich internetów z ponad 2 milionami wyświetleń. Mówi on o technikach manipulacji w mediach i polityce i krytykuje rozwój demokracji przedstawicielskiej w epoce neoliberalizmu. Jego pierwszy referat nosił tytuł „Dlaczego owce milczą?”. Duży wpływ na jego popularność miała właśnie metafora pasterza i stada owiec w kontekście rządzenia. Sięga ona aż do czasów Homera albo jeszcze dalej. Zawsze oczywiście z konotacją dobrego pasterza, który martwi się o stado i prowadzi je ku jego dobru. Celność metafory podkreśla fakt, że pasterzom zawsze towarzyszą psy. Drugą konotacją jest to, co występuje w pradawnej judaistycznej literaturze religijnej, a mianowicie, że jagnię to zwierzę, które do momentu uboju jest dobroduszne, ucieleśnia czystość, zaufanie i dobromyśl. Nawet w chwili zarzynania milczy. Jagnię jest zawsze ofiarą, zwierzęciem poświęconym. Ta symbolika została potem przejęta przez chrześcijaństwo, symbolika baranka jako zwierzęcia ofiarnego. Według profesora Mausfelda jagnię ucieleśnia doświadczenie bezsilności i to właśnie dlatego jego referaty napotkały na tak szeroki rezonans, bo symbolika ta podchwytuje poczucie politycznej bezsilności w społeczeństwie. Mausfeld dokonuje wiwisekcji neoliberalnych technik manipulacji i języka neoliberalizmu. Ale czym konkretnie jest neoliberalizm? Profesor mówi, że gdy pyta się zwykłych ludzi, najczęściej nie wiedzą. Jednak gdy zapytać przedstawiciela neoliberalizmu, powiedziałby, że jest on fantazją lewicy. Czegoś takiego nie ma. Jest to Kampfbegriff, określenie stworzone do walki. Zemsta tych, którzy wnoszą najmniej, na tych, którzy wnoszą najwięcej. Rzeczywiście, pojęcie neoliberalizmu w przestrzeni społecznej i w mediach występuje wybitnie rzadko lub wcale. I to jest właśnie interesujące w neoliberalizmie, mówi Mausfeld, jak coś, co nie istnieje, może być tak skuteczne. Według niego neoliberalizm jest najskuteczniejszą ideologią w historii naszej cywilizacji. Historycznie neoliberalizm ma wiele różnych źródeł, w tym sensie ten jeden rzeczywiście nie istnieje. Mamy klasyczny liberalizm, który pochodzi jeszcze z czasów przedkapitalistycznych. Pierwotnie był ideologią skierowaną przeciw nadmiernemu wpływowi władzy państwowej i jest filozofią polityczną i moralną opartą na wolności i równości. Liberałowie ogólnie popierają prawa obywatelskie, demokrację, sekularyzm, równość płci, rasową, internacjonalizm, wolność słowa, prasy i religii. Neoliberalizm
Z klasycznym liberalizmem nie ma nic wspólnego, poza tym, że bezzasadnie przywłaszczył sobie jego nazwę. Z czasem powstały kierunki jak anarchokapitalizm, koncept państwa minimalnego, czyli nocnego stróża, kierunek Miltona Friedmana czy Hayeka. Wszystkie te różne koncepty zjednoczyły się w buncie przeciwko tak zwanemu nowemu rozdaniu, The New Deal, pakietowi reform społecznych prezydenta Roosevelta z lat 1933-36 w celu zakończenia wielkiego kryzysu. Reformy te budzą do dziś kontrowersje, ale jakie wtedy były nastroje ludu wobec władzy i finansjery, możemy dostrzec na banalnym, ale ciekawym fakciku historycznym. Na pogrzeb Bonnie Parker w 1934 roku, członkini gangu Bonnie and Clyde, który przy wielkiej aprobacie społeczeństwa napadał na banki i z zimną krwią zamordował przynajmniej 9 policjantów, przyszło 20 tysięcy osób. Był to czas, w którym, jak mówi niemiecki socjolog Wolfgang Strick, demokracja i kapitalizm zawarły przymusowe małżeństwo, kompromis klasowy pomiędzy pracą a kapitałem, który na pewien czas przykrył napięty stosunek pomiędzy tymi dwoma niemożliwymi do pogodzenia klasami. Na początku epoki industrializacji zarówno posiadający, jak i robotnicy potrafili się zorganizować i wysunąć przedstawicielstwa swoich interesów. Robotnicy odnosili na początku zauważalne sukcesy. To nie odpowiadało wyobrażeniom pracodawców o demokracji. Klasa posiadająca musiała więc coś zrobić, aby nie utracić kontroli i zrobiła to, co zaniedbała klasa pracująca. Dokładnie przestudiowała swojego wroga. Przeanalizowała historię ruchów robotniczych. Rozwój nauk społecznych wtedy eksplodował. Rozkwit socjologii był dzieckiem interesów klasy posiadającej. Potrzebne były techniki, jak ruchy robotnicze rozsadzić. Przy pomocy uniwersytetów i think tanków posiadający badali sukcesy ruchów robotniczych. Wybitny niemiecki socjolog Hans-Jürgen Krysmański miał interesującą definicję elit. To ci, których socjologii nikt nie waży się zgłębiać. Na temat, jak do tego doszło, istnieje wiele literatury. Jest to wybitnie dobrze zbadane. Interesującym jest jednak, jak mało z tej wiedzy wypłynęło do przestrzeni publicznej. Klasykiem jest publikacja Elizabeth A. Fons Wolf pod tytułem Selling Free Enterprise z 1994 roku. Atak biznesu na pracę i liberalizm. Badała, przy pomocy jakich środków fabrykanci starali się tworzyć fałszywą tożsamość i rozbić poczucie solidarności pomiędzy robotnikami. Robotnicy nie mieli identyfikować się jako potężna klasa robotnicza, a utożsamiać się z przedsiębiorstwami, w których pracują. Wtedy powstały też w Europie kluby piłkarskie. Zauważmy, jak niezwykle tolerancyjne są władze wobec burt na stadionach, dewastacji i rozruchów. Są one po to, by dzielić klasę robotniczą. Każde graffiti z nazwą klubu piłkarskiego, które widzisz na murze, jest efektem tych technik, fałszywa tożsamość. Innym klasykiem jest epoka przyzwolenia Steve'a Frazera z 2015 roku, życie i śmierć amerykańskiego oporu wobec organizacji bogactwa i władzy. Zauważa on, że kultura konsumizmu wspiera politykę społeczną skoncentrowaną na fałszywej tożsamości i indywidualnym stylu życia. Dąży do infantylizacji i niezaspokojonej żądzy ciągle nowych form fałszywych tożsamości i nieprawdziwych form rozwoju osobowości, na przykład utożsamiania się z konkretną marką. Elicie rządzącej chodzi przede wszystkim cały czas o rozbicie grupowych tożsamości wśród nieposiadających. Ideologia gender jest również tego częścią. Niszczenie rodzin, mnożenie płci jako konstruktów społecznych, wszystko to służy atomizacji społeczeństwa. Ale wracając do lat 30. ubiegłego wieku, New Deal starał się załagodzić skutki dzikiego kapitalizmu ze strachu przed rewoltą robotników. To nie podobało się amerykańskim oligarchom, panom rodzaju, których wspomnianą maksymą jest wszystko dla nas, nic dla innych. Nie istniał wtedy jeszcze jednolity plan. Hayek wiedział, że jego program gospodarczy jest wyjątkowo niekoherentny. Według profesora Mausfelda wyobrażenie neoliberalizmu o wolnym rynku jest absurdem, ale Hayek wszystko wyjątkowo systematycznie rozplanował.
Plan był taki, aby początkowo działać w ukryciu i najpierw opanować warstwy intelektualne, uniwersytety, a tym samym opinię publiczną. Zdobyć tak zwaną suwerenność interpretacyjną pojęć, zawłaszczyć poglądy. Najzabawniejszym jest to, że podpatrzyli to u bolszewików. Podczepianie nowych znaczeń pod znane określenia. Samo pojęcie liber, czyli wolny, w słowie neoliberalizm jest perwersją, bo z wolnością w sensie klasycznego liberalizmu ani w sensie ogólnym nie ma nic wspólnego. Również strategię przejmowania władzy podpatrzyli u lewicy. Mausfeld mówi, że z lekką ironią można by powiedzieć, że jest to neoliberalny bolszewizm. Walter Lippmann, jeden z głównych myślicieli neoliberalizmu, był w młodości leninistą, a leninizm świetnie wiedział, jak zdobywać władzę. Skopiowali techniki bolszewików i udoskonalili je. Osiągnęli sukces, bo robili to, czego my dzisiaj nie robimy. Swojego wroga dokładnie przestudiowali, mówi Mausfeld. Neoliberałowie posługują się pewnym trikiem. Twierdzą, że nie są żadną ideologią. Jesteśmy czystą racjonalnością, mówią, bo działamy wyłącznie wedle naturalnych praw rynku. Posługują się więc metaforą z nauk przyrodniczych, jakoby rynek był zarządzany prawami natury, którym możemy się wyłącznie poddać. Nie możemy się przed nimi bronić, bo byłoby to równie absurdalne, jak protestować przeciw złej pogodzie. Ponieważ w USA dwie wspomniane wcześniej koncepcje, Madisona i Arystotelesa, cały czas się ścierały, Arystotelesa ograniczyć nierówności i Madisona ograniczyć demokrację, demokracja przeżywała swoje periody progresu i periody regresji. Lata 60. na przykład były przykładem okresu wyraźnej demokratyzacji. Dotychczas apatyczne i pasywne części amerykańskiego społeczeństwa zorganizowały się, uaktywniły i zaczęły artykułować żądania. Prawa kobiet, mniejszości, troska o środowisko i sprzeciw wobec imperialistycznej agresji. Zmieniło to świadomość na wielu płaszczyznach, ale wzbudziło potężny strach wśród elit. Noam Chomsky, obecnie najczęściej cytowany naukowiec świata, który brał wtedy udział w protestach i był jednym z przywódców amerykańskiego oporu wobec wojny w Wietnamie, mówi, że nie przewidział, iż odwet panów rodzaju będzie tak zmasowany i brutalny. Był to wielki moment dla ukrywającego się dotąd neoliberalizmu. Na prawicy widać to było po memorandum Powella, wysłanego do Chamber of Commerce, głównego lobby biznesowego, w którym ostrzegał, że, cytat, biznes traci kontrolę nad społeczeństwem. Był to apel do biznesu, aby użyć swojej władzy nad zasobami w celu odparcia fali demokratyzacji. Po stronie liberałów miało miejsce dokładnie to samo. Komisja trójstronna, tajnie obradująca, plutokratyczna grupa globalistów, podobna do Bilderbergów, opublikowała słynny raport o nazwie Kryzys Demokracji. Jest to raport socjologa Michaela Cozier i amerykańskiego politologa Samuela P. Huntingtona z roku 1975. Piszą szczerzy do bólu, że doszło do przerostu demokracji. Lata 60. przyniosły poważną zmianę dla egzystującego systemu autorytetów publicznych i prywatnych. Dotychczas posłuszne i pasywne części populacji zorganizowały się i wkroczyły na polityczną arenę. Narzuca to zbyt wiele presji na państwo. Należy więc przywrócić ich do pasywności i odpolitycznić. Autorzy szczególnie martwili się o to, co dzieje się z młodymi ludźmi, bo stali się zbyt wolni i niezależni. Obwiniali o to błędy w szkolnictwie, na uniwersytetach i w kościołach. Instytucjach odpowiedzialnych za indoktrynację młodzieży. To jest ich zdanie, nie moje, podkreśla Chomsky. Tak więc, gdy dla nas indoktrynacja w szkolnictwie i w kościołach jest kwestią debaty lub teorią spiskową, dla politycznych i biznesowych elit jest oczywistą oczywistością. Jeśli spojrzysz na te badania, mówi Chomsky, tam jest jedna grupa interesów, o której nie wspominają, prywatny biznes.
im wolno uprawiać lobbying, kupować i obsadzać egzekutywy swoimi ludźmi, podejmować decyzje, to jest okej, ale interesy zwykłych ludzi należy tłumić. To była reakcja na płaszczyźnie ideologicznej, ale główną reakcją, która przebiegała równolegle, było przeprojektowanie systemu gospodarczego. Mnożenie kapitału nie mogło już opierać się na gospodarce realnej. Zaczął on starać się uwolnić od państwowych restrykcji. Od lat 70. rozpoczęły się skoncentrowane wysiłki po stronie panów rodzaju ludzkiego w celu zmiany gospodarki pod dwoma kluczowymi aspektami. Po pierwsze, zwiększenia znaczenia instytucji finansowych, banków, ubezpieczeń i firm inwestycyjnych. W 2007 roku, krótko przed wielkim załamaniem, generowały one 40% wszystkich zysków przedsiębiorstw. Znacznie więcej niż kiedykolwiek dotychczas. Do lat 70. bankowość była uregulowana, banki wnosiły wkład w gospodarkę, komercyjne były oddzielone od inwestycyjnych. Ryzykowne praktyki finansowe nie mogły skrzywdzić prywatnych ludzi. W tym okresie regulacji, nie miał miejsca żaden crash finansowy. Nastąpił astronomiczny wzrost przepływu kapitału spekulacyjnego. Z tradycyjnych banków stały się firmy inwestycyjne wysokiego ryzyka. Biznesem kraju przestała być produkcja, a szefami firm inżynierowie. Zastąpili ich ludzie po szkołach finansów, obeznani w najróżniejszych przekrętach finansowych. Już w latach 70. General Electric zarabiał więcej pieniędzy na finansowych gierkach niż na produkcji. Obecnie jest w dużym stopniu instytucją finansową, mówi Chomsky w Requiem dla amerykańskiego snu. Połowę zysków zdobywa, poruszając pieniądze na różne skomplikowane sposoby i bardzo niejasnym jest, czy robią cokolwiek, co miałoby wartość dla gospodarki. Ten fenomen nazywa się finansjalizacją ekonomii. Drugim aspektem jest globalizacja. Doprowadziła do tego, że robotnicy na całym świecie zaczęli konkurować między sobą, przez co doszło do znacznego obniżenia płac. Nawet Alan Greenspan tłumaczył przed kongresem swój sukces w kierowaniu gospodarką tym, że doprowadził do powszechnego strachu o miejsca pracy, co zatrzymało podwyżki płac na wiele lat. Pracowników należy trzymać w niepewności, a będą pod kontrolą. Nie będą prosić o przyzwoite pensje czy warunki pracy. Widzę współczesna Polska, umowy śmieciowe na przykład. Internacjonalizm był początkowo lewicową ideą, znany chociażby z międzynarodówki. Dzisiaj został on przejęty przez neoliberalizm. Jak mówi amerykański marksista Perry Anderson, internacjonalizm zmienił fronty. Przeszedł na drugą stronę. To jest problem dla ruchów lewicowych. Ale jak mówi profesor Mausfeld, wyrazy czy pojęcia w neoliberalizmie są zatrute. Neoliberalizm żyje ze swojego słownika fałszywych pojęć. Każde z nich oznacza w rzeczywistości coś zupełnie odwrotnego. Dostrzegł to również Hayek. Fascynowały go strategie bolszewizmu. Jak pozyskać władzę poprzez zawłaszczenie myślenia. W swojej książce Droga do zniewolenia z 1944 roku Hayek pisze mniej więcej: skuteczna technika polega na tym, aby zachować dawne pojęcia, ale zmienić ich sens. Wolność, reformy, stabilność, wolny rynek, wolny handel w neoliberalizmie oznaczają coś zupełnie odwrotnego. Do nich należy również globalizacja, która z globalizacją nie ma nic wspólnego. Jest to ekstremalne przesunięcie stosunku władzy między kapitałem a pracą. Panowanie i przemoc zostają przejęte stopniowo przez prywatnych aktorów. Narodowe państwo socjalne zmienia się na międzynarodowe państwo konkurencji. Należy wiedzieć, że jedna z definicji państwa narodowego opisuje je jako sumę wszystkich osiągnięć społecznych narodu. To nasuwa pytanie, czy ruchy narodowe w Polsce, określane przez neoliberalny mainstream jako prawicowe albo nawet faszystowskie, nie są w rzeczywistości oddolnymi ruchami lewicowymi. Innymi słowy, likwidacja państwa narodowego, to, przed czym bronią się narodowcy, jest w rzeczywistości likwidacją osiągnięć socjalnych, a tym samym rzucenie narodu na pastwę neoliberalnego kapitału. Globalizacja nie ma nic wspólnego z emancypacyjnym umiędzynarodowieniem, tak jak lewica próbuje to tłumaczyć. Nie ma nic wspólnego z walką przeciw nacjonalizmowi. Globalizacja i nacjonalizm należą nawzajem do siebie, bo globalizacja bazuje na nacjonalizmie silnych państw, takich jak Stany Zjednoczone czy Niemcy.
To one narzucają innym państwom swój gospodarczy nacjonalizm. To po części wyjaśnia, dlaczego Unia tak zaciekle walczy z polskim nacjonalizmem. Globalizacja to prawo silniejszego na płaszczyźnie międzynarodowej. Produktywność i rzeczywiste zarobki dryftują od siebie. Najbogatsi zostają zwolnieni ze swojego wkładu do wspólnoty. Ich możliwości zarobków bez jakiegokolwiek udziału własnego są wspierane. Tak zwany growing rich in sleep, czyli bogacenia się we śnie, jak mawiał w czasach feudalizmu John Stuart Mill. Możliwości awansu społecznego, bogactwo czy bieda są dziedziczone wewnątrz izolowanych grup społecznych. Jest to tak zwana refeudalizacja. Rozwój prawa zostaje oddzielony od procesu demokratycznego i reprywatyzowany. W literaturze nazywa się to czasem autorytarnym konstytucjonalizmem kapitału. Stara się on legitymizować nowe formy praw własności i wprowadza nowe ograniczenia przeciw alternatywom do dyscyplinującego neoliberalizmu. Blokujemy prawem możliwość wprowadzenia alternatyw. Wall Street Journal na przykład opisuje instytucje Unii Europejskiej jako przeciwwagę do życzeń wyborców, zauważając z radością, że wyniki głosowań we Francji, Hiszpanii, Irlandii, Holandii, Portugalii, Grecji i innych państwach nie miały żadnego wpływu na wprowadzenie niechcianej oszczędnościowej polityki gospodarczej strefy euro. Pismo stwierdza dalej, że stało się praktycznie niemożliwe, aby program neoliberalny odwołać demokratycznie. To jest wiele skomplikowanych pojęć, jednak wszystkie one oznaczają jedno, a mianowicie redystrybucję majątku. Neoliberalizm jest największą zorganizowaną w historii akcją redystrybucji majątku z dołu do góry, z południa na północ, z rąk publicznych w ręce prywatne. Po przemianach okrągłego stołu ten nieistniejący rzekomo neoliberalizm wraz z iluzją demokracji wkroczył i do naszego kraju. A tam, gdzie wkracza neoliberalizm, jego pastwą stają się państwowe struktury, aby przy pomocy państwowych środków wyciągnąć koncerny spod publicznej kontroli i uwolnić je z wkładu do zadań społecznych. Neoliberalizm w pasożytniczy sposób przejmuje państwo i czyni z niego instrument interwencyjny i subwencyjny dla garści najzamożniejszych. Rozwinął wiele mechanizmów, za pomocą których potęga gospodarcza daje się zamienić na władzę polityczną. Ideologia ta doprowadziła do konsolidacji klasy posiadaczy kapitału i do stopienia się ze sobą politycznych i gospodarczych elit i do silnej ideologicznej homogenizacji elit władzy. Klasyczny liberalizm próbował chronić obywatela przed państwem. Dla neoliberalizmu państwo jest łupem. Ideologia neoliberalizmu zawłaszczyła również media, a media to, co przestrzeń debaty publicznej w ogóle konstytuuje. W reakcji na oburzenie Niemców na imigracyjną politykę Angeli Merkel i żądanie brania pod uwagę woli narodu, Jakob Augstein, redaktor naczelny i wydawca największego opiniotwórczego europejskiego tygodnika Der Spiegel, napisał coś, co zaszokowało świadomych Niemców i alternatywne niemieckie media. Kto miesza więcej partycypacji do demokracji, ten tworzy bardzo wybuchową miksturę. Po to są parlamenty, by chronić demokrację przed narodem, a naród przed samym sobą. Bo w narodzie, i to jest paradoksalną prawdą, demokracja jest w złych rękach. Dzisiaj media nie patrzą władzy na ręce, zajmują się jedynie neoliberalną propagandą. Partyjne walki są jedynie odwracaniem uwagi od neoliberalnej transformacji. Aż trudno uwierzyć, że ktoś się dzisiaj na to jeszcze daje nabrać i pokłada nadzieję po tej czy tamtej stronie tzw. sceny politycznej. Pięknie wyraził się na ten temat austriacko-amerykański pionier w dziedzinie PR i propagandy Edward Bernays. Jego książki są uwielbiane przez menadżerów i strategów reklamowych. Bernays pisał w roku 1928 w książce Propaganda, cytat: "Świadoma i inteligentna manipulacja zachowań i poglądów ludu jest istotnym składnikiem demokratycznych społeczności. Organizacje, które działają w ukryciu, kierują procesami społecznymi, tworzą one niewidzialny rząd, który posiada rzeczywistą władzę nad naszym krajem." To pisał Bernays już wtedy, w 1928. Jako ciekawostkę może warto wiedzieć, że najbardziej znanym sukcesem Bernaysa była likwidacja wielkiego problemu, jaki miał wtedy przemysł tytoniowy – przekonanie kobiet do palenia papierosów. To, że kobiety wtedy nie paliły, określił skandalem kulturowym. Papieros to pochodnia wolności. Kobiety walczące o emancypację muszą palić.
Zwycięski marsz neoliberalizmu doprowadził na Zachodzie do transformacji tradycyjnych partii obywatelskich, które dołączając do neoliberalnej rewolucji straciły swoje zakotwiczenie w narodzie. W Polsce sytuacja jest nieco odmienna. Nasze dosyć młode elity to plecionka z dziwnych osobliwości, zorganizowanej przestępczości i dawnych służb. Idealni partnerzy biznesowi dla zagranicznej oligarchii. Prawdopodobnie nie służyły nigdy narodowym interesom Niemiec, Stanów czy Izraela, jak niektórzy podejrzewają, a już na pewno nie interesom narodu polskiego. Od początku służyły globalnemu neoliberalizmowi. Balcerowicze, kulczyki, likwidacja przemysłu ciężkiego, prywatyzacja wszystkiego, co działa, a dla zwykłych Polaków chwilówki i 8 milionów spraw komorniczych rocznie. Co piąty, szósty Polak, którego mijasz na ulicy, boryka się z komornikiem. Working poor, czyli pracująca bieda, która mimo zatrudnienia nie jest w stanie związać końca z końcem, jest wprawdzie malejącym, ale do dziś powszechnym zjawiskiem w Polsce. Do krajów Zachodu i do najpotężniejszych gospodarek, jak amerykańska i niemiecka, wkracza dopiero od niedawna. Dzisiaj 1,5 miliona Niemców korzysta z darmowych obiadów od organizacji Die Tafel. Wygląda na to, że prędzej dogonią nas w biedzie, niż my ich w dobrobycie. Profesor Mausfeld, który sam ma poglądy wybitnie lewicowe, myślowo nie ma jednak nic wspólnego z parlamentarną lewicą, mówi, że lewica dała się wielokrotnie zwieść charakterowi neoliberalnego projektu i została przez niego pożarta i strawiona. Współczesne mainstreamowe środowiska lewicowe to paradoks. Lewicowi imperialiści. Myślą, mówi dalej, że o demokrację i prawa człowieka można walczyć ramię w ramię z Ameryką i Izraelem za pomocą nalotów dywanowych. Neoliberalizm tak zawłaszczył opinię publiczną, że nawet najbystrzejszy umysł polskiej polityki się nie zorientował. Korwin-Mikke myśli do dziś, że Unia Europejska jest tworem zwolenników Rudiego Duczkę. Tak naprawdę wielki marsz przez instytucje nie dotarł nigdy ponad średni szczebel urzędu. Unią Europejską nie rządzą żadni komuniści, tylko największy europejski, głównie niemiecki, kapitał. ERT, European Round Table, Europejski Okrągły Stół, to instytucja, która ma naprawdę władzę w Unii. Na ich stronie można zobaczyć, kto jest członkiem. Wiele z tych firm finansowało jeszcze Hitlera i wzbogaciło się na pracy przymusowych robotników, między innymi z naszej ojczyzny, ale o tym powstaje osobny film. To nie dlatego w Unii Europejskiej ślimak jest rybą, bo jakiś zielony europoseł nie uważał na biologii, tylko po to, żeby polski czy węgierski podatnik dokładał się do subwencji hodowli winniczków we Francji. Korwin-Mikke, jak wiadomo, gardzi demokracją, bo według niego to system, w którym menel spod budki z piwem ma taki sam wpływ jak profesor akademicki. Poza tym nie ma różnicy, czy tyranem jest monarcha, dyktator czy większość narodu. Wprawdzie należy mu się szacunek za to, że jako jeden z niewielu inspiruje do krytycznego spojrzenia na demokrację, jednak paradoksalnie jego krytyka demokracji poziomem nie odbiega daleko od poziomu rozmów spod budki z piwem. Poza tym tworzy on mylne wrażenie, że w Polsce czy w Unii Europejskiej demokracja istnieje. Podstawą demokracji jest założenie, że obywatel jest zdolny do samostanowienia. Demokracja to uspołecznienie władzy i podporządkowanie wszystkich aparatów państwowych woli obywateli. To może działać tylko wtedy, kiedy obywatele pojmują złożoność zagadnień społecznych i są świadomi następstw, do jakich prowadzi samostanowienie. Powstaje pytanie, czy w nowoczesnym, wysoko uprzemysłowionym społeczeństwie pojedynczy obywatel pojmuje społeczną kompleksowość i następstwa stanowienia prawa, czy jest to myślenie naiwne? Odpowiedź można znaleźć w wielkiej kontrowersji zeszłego stulecia. Kontrowersji pomiędzy Walterem Lippmannem a Johnem Dewey, dwoma wybitnymi intelektualistami i politycznymi aktywistami. Lippmann to najbardziej wpływowy dziennikarz i publiczny intelektualista USA pierwszej połowy zeszłego stulecia.
był przodującym, postępowym myślicielem społeczeństwa opartego o władzę elit. Był ideowym pionierem prądów, które później zwęziły się w idei neoliberalizmu. Prowadził kluczowe badania i wydał wiele znanych książek, które wpłynęły na publiczną debatę. Lippmann szukał formy demokracji, która odpowiadałaby nowoczesnemu, wysoko uprzemysłowionemu społeczeństwu. Rozwiązanie widział w demokracji elit, w której obywatele mogą jedynie periodycznie wybierać swoich przedstawicieli z wąskiego, wyznaczonego spektrum. Koncept nie był nowy, jednak Lippmann wszystko bardzo szczegółowo rozpracował i uzasadnił. Jednocześnie zajmował się rolą mediów i propagandy w takiej elitarnej demokracji. Lippmann jasno widział podział pomiędzy zabłąkanym stadem niedoinformowanych, a odpowiedzialną, racjonalną elitą. Był przekonany, że nowoczesne społeczeństwo może tylko wtedy funkcjonować, gdy zabłąkane stado będzie trzymane na kursie za pomocą propagandy. Przypisywał ważną rolę nowemu wtedy pojęciu tzw. biur inteligencji, nazywanych obecnie think tankami. The answer lies not in the press, because the press didn't have access behind the scenes and because they were commercially biased, but in organized intelligence, intelligence bureaus, independent from policymakers and journalists, and supposedly rigorous and impartial. Stabilność władzy, według niego, można osiągnąć tylko wtedy, kiedy całą przestrzeń publiczną oplecie się siecią bezpieczeństwa stworzoną właśnie z think tanków. Cokolwiek miał na myśli, to jest lista polskich think tanków z Wikipedii. Jeśli zobaczysz więc jedną z tych nazw pod czyimś nazwiskiem podczas jednej z telewizyjnych debat, możesz raczej wyjść z założenia, że to, co pada z jego ust, jest najczystszą propagandą, a cała debata ustawką. W publikacji z 1925 roku The Phantom Public Lippmann poddał pomysł obywatela zdolnego do samostanowienia miażdżącej krytyce. Lippmann pisał: obywatele nie posiadają ani wiedzy, ani zainteresowania. Są naznaczeni przez ignorancję, apatię i przesądy. Są niezdolni do myślenia i działania. Szeroka opinia publiczna składa się z niewiedzących i uciążliwych niezaangażowanych, których rola w demokracji powinna być rolą widzów, a nie uczestników. Obywatele powinni jedynie periodycznie oddawać swoje głosy odpowiedzialnym mężom stanu, a potem skupiać się na swoim skromnym, prywatnym świecie. Noam Chomsky szczególnie zwraca uwagę na zdanie, cytat: opinii publicznej musi zostać wskazane jej miejsce, aby każdy z nas, czyli z elit, mógł żyć wolny od tupotu i wrzasku tego dzikiego stada. To dzikie stado to my. Są to słowa, na które dzisiaj żaden polityk by sobie nie pozwolił. Na tym polega uroda wracania do korzeni, wtedy nazywano rzeczy po imieniu. Ta krytyka doprowadziła do tego, że tematem zajął się John Dewey, najbardziej wpływowy filozof, którego filozofia, tzw. pragmatyzm, jest dużą częścią amerykańskiej tożsamości. Pochodził on z zupełnie innego świata myśli, bardzo oświeceniowego. Był reformatorem społecznym, pedagogiem i gorącym zwolennikiem demokratycznych form życia. Zakładał on eksperymentalne szkoły, w których dzieci nie uczyły się tylko posłuszeństwa wobec autorytetów, jak dzisiaj, a samodzielnego rozwiązywania problemów. W szkołach tych nauczyciel był współpracownikiem, a nie nadzorcą małych niewolników, jak obecnie. W książce The Public and Its Problems dokonał gruntownej analizy tezy i przesłanek Lippmanna. Szukał on wymogów, które są niezbędne, aby obywatel świadomy, a tym samym demokratyczny porządek był możliwy. Obydwoje nie mogli się zrozumieć, bo mieli zupełnie inny obraz człowieka oraz podążali za diametralnie różnymi celami politycznymi. Lippmannowi chodziło o to, jak władzę uczynić bardziej efektywną, Dewey chciał władzę ograniczyć i powstrzymać jej przerost. Dewey postanowił dokładnie przeanalizować myśli Lippmanna, dostrzegł w nich fundamentalny, logiczny błąd. Lippmann, podobnie zresztą jak Korwin Mikke, cechę politycznej kompetencji, która dotyczy kolektywu, w niewłaściwy sposób stosuje do indywiduum. Polityczna kompetencja jest atrybutem kolektywnym, czyli zbiorowym, który wyłania się z możliwości wolnej i otwartej debaty wewnątrz dobrze poinformowanego społeczeństwa.
Tak długo, jak w informowaniu społeczeństwa przeważa zatajanie lub fałszywe przedstawianie faktów, partyjność, przesądy, propaganda i ignorancja, a przestrzeń debaty publicznej jest ograniczona, nie istnieje żadna możliwość, aby ocenić polityczną inteligencję ludu. Nie chodzi więc o to, czy pojedynczy obywatel jest na tyle kompetentny, aby partycypować w demokracji, obojętnie czy menel, czy profesor, ale o to, że w demokracji kompetencja jest atrybutem zbiorowym. To samo zauważał wcześniej wspomniany Arystoteles. Kontrowersja ta rodzi pytanie, na które odpowiedź powinna być możliwa do znalezienia przez badania empiryczne. Czy obywatel w kolektywie podejmuje bardziej racjonalne decyzje niż eksperckie elity? Od tamtych czasów odpowiedzią na to pytanie zajmowało się wielu intelektualistów i powstało sporo literatury. Gdy porówna się decyzje elit i ekspertów z odpowiednimi badaniami opinii publicznej, staje się oczywistym, że w przeważającej większości decyzje obywateli swoją głupotą nie przekraczają wcale poziomu głupoty elit i ekspertów. Wręcz przeciwnie. Jedno renomowane badanie pochodzi od psychologa Filipa E. Tetlocka, Expert Political Judgment. Zbadał on 28 tysięcy prognoz pochodzących od 284 ekspertów z polityki, gospodarki, uniwersytetów i dziennikarstwa dotyczących skomplikowanych pytań z dziedzin społecznych. Okazało się brak różnicy. Eksperci wykazują te same kognitywne błędy, co zwykli obywatele. Jedyna różnica, jaką zauważył, to ta w usprawiedliwianiu własnych błędów. Eksperci są znacznie bardziej kreatywni w argumentacji, że w jakiś tam sposób jednak mieli rację. To są badania dwóch bardzo renomowanych politologów. Benjamina Page'a i Roberta Y. Shapiro z 2010 roku. The Rational Public, którzy badali decyzje podejmowane na przestrzeni 50 lat. Dochodzą do konkluzji, którą streszczają w zdaniu: opinia publiczna i zachowanie wyborców są pod względem dostępnych im informacji zrozumiałe i uzasadnione, a tym samym w tym sensie racjonalne. Informacje, którymi dysponują obywatele, integrują w rozsądny sposób. Pod warunkiem, że wszystkie relevantne informacje są dostępne, opinia społeczna jako kolektyw posiada zdolność do rządzenia, stwierdzają. Tym samym jednoznacznie potwierdzają pozycję Dewey'ego, że racjonalność jest kwestią kolektywu, a warunkiem, aby obywatel mógł stanowić sam o sobie, jest dostęp do pełnej i niezniekształconej informacji. Gdy warunek ten nie jest spełniony, pytanie nad zdolnością obywatela do samostanowienia jest nie do postawienia, a przesłanki Lipmana nie mają ugruntowania w rzeczywistości. Amerykanin Sheldon Wolin był przez 50 lat teoretykiem politycznym na Uniwersytecie Princeton. W roku 2008, w wieku 86 lat, opublikował książkę pod tytułem Democracy Incorporated, w której bezlitośnie analizuje współczesny stan demokracji. Rozróżnia pomiędzy klasycznym totalitaryzmem, jak na przykład faszyzmem, natomiast demokrację przedstawicielską nazywa totalitaryzmem odwróconym. Klasyczny totalitaryzm buduje na mobilizacji mas. Gospodarka jest podporządkowana państwu. Przemoc wobec dysydentów jest widoczna. Ograniczenie spektrum poglądów jest również widoczne. Odwrócony totalitaryzm, czyli to, co nazywamy obecnie panującą u nas demokracją, natomiast buduje na demobilizacji obywateli do pasywnych konsumentów poprzez implikacje niepewności, strachu i apatii. Państwo i społeczność są podporządkowane biznesowi, przemoc wobec dysydentów jest niewidoczna i ograniczenie wachlarza poglądów jest również niewidoczne. Nowy system, czyli odwrócony totalitaryzm, wywiera totalitarną przemoc bez budowania obozów koncentracyjnych, wymuszania ideologicznej jednorodności i bez brutalnego gnębienia dysydentów, ale tylko dopóki są oni nieskuteczni. Innymi słowy, możemy wszystko mówić, dopóki nikt nas nie słucha i dopóki nie zagrażamy stabilności systemu. Przykładem niech będzie Alex Jones, któremu przypisuje się winę za dojście Donalda Trumpa do władzy. Z jednego dnia na drugi zablokowano mu wszystkie konta na YouTube, mediach społecznościowych, a nawet na Apple Music Store, gdzie publikował podcasty.
Wallin twierdzi, że USA są świetnym przykładem na to, jak można zarządzać demokracją w taki sposób, że nie wydaje się ona zduszona. Jest to nowa forma totalitaryzmu, który ciężko zidentyfikować jako taki. Ideałem dla elit jest tak zwana demokracja widzów, czyli taka, której lud może się przypatrywać, ale nie może w niej uczestniczyć. Jak to osiągnąć? Konieczne w tym celu jest tworzenie społeczeństwa politycznie niezaangażowanego, ogarniętego apatią, którego poglądy będą odpowiednio kierowane. Tak stwierdzają przedstawiciele elity we wspomnianym wcześniej raporcie The Crisis of Democracy dla Komisji Trójstronnej. Naukowcy radzą w nim opracowanie w tym celu odpowiednich technik. Oczywiście centralną rolę grają tu media masowe. Ich zadaniem jest stworzenie u widzów złudzenia bycia poinformowanym, iluzji rozeznania. W tym celu proponowali opracowanie technik indukcji apatii przez troskę o utrzymanie, podżeganie strachu, konsumizm, technik zarządzania poglądami i technik zarządzania oburzeniem. Harold D. Laswell, amerykański komunikolog i socjolog mediów, pisał: nie może istnieć niejasność, przeciw komu ma być skierowana nienawiść społeczeństwa. Gdy więc oburzeni wyłączamy telewizor, bo nie możemy już patrzeć na te gęby i słuchać od dekad kłótni na nieistotne dla nas tematy, jak religia w szkołach, in vitro, aborcja czy tanie bilety dla seniorów, wiedz, że jest to po prostu technika, aby uczynić nas politycznie apatycznymi. W Encyclopedii of Social Science z 1933 roku Laswell pisał: propaganda polityczna jest jedynym środkiem masowej mobilizacji, który jest tańszy niż przemoc, korupcja lub inne możliwe techniki kontrolne. Współczesna propaganda to konsekwentny, trwały wysiłek tworzenia lub kształtowania wydarzeń mających wpłynąć na relacje społeczeństwa z przedsiębiorstwem, ideą lub grupą. Według niego propaganda jest esencjonalna w demokracji, bo człowiek słabo ocenia swój własny interes i dlatego musi być kierowany propagandą, aby dokonywać właściwych wyborów, których inaczej by nie dokonał. W referatach z 1950 roku Laswell mówił: wszechobecna funkcja propagandy we współczesnym życiu jest w dużej mierze spowodowana dezorganizacją społeczną, która została przyspieszona przez szybkie nadejście zmian technologicznych. Bezosobowość wyparła osobistą lojalność wobec przywódców. Umiejętność czytania i fizyczne kanały komunikacji przyspieszyły związek między tymi, którzy rządzą, a rządzonymi. Powstały konwencje, które sprzyjają wentylacji opinii i przejmowaniu głosów. Większość tego, co wcześniej można było zrobić przez przemoc i zastraszanie, teraz musi być zrobione przez argument i perswazję. Demokracja ogłosiła dyktaturę beznadziejności, a technika dyktowania dyktatora nazywa się propagandą. Różni się od edukacji, od debaty i używa symboli kulturowych. Każda grupa kulturowa ma swoje wartości. Może to obejmować posiadanie własności lub roszczeń do ceremonialnego szacunku. Obiekt propagandy, wobec którego ma wzbudzić wrogość, musi być przedstawiany jako zagrożenie dla jak największej ilości tych wartości. Donald J. Trump is now president of the United States. Zawsze istnieją ambitne nadzieje na zwiększenie wartości, a obiekt musi stać się przeszkodą w ich realizacji. Istnieją wzorce dobra i zła, a obiekt musi być stworzony tak, aby lekceważyć dobro. Istnieją standardy przyzwoitości, a obiekt musi wydawać się niedorzeczny i głupi. Jeśli plan ma na celu wyzwolenie pozytywnych postaw wobec obiektu, musi on być przedstawiany jako obrońca naszych wartości, mistrz naszych marzeń i model cnoty i przyzwoitości. Ponieważ słowo propaganda po II wojnie zaczęło kojarzyć się z postacią Goebbelsa, przechrzczono je na public relations, tak zwany PR po polsku. W roku 1949 amerykański biznes wydawał rocznie 100 milionów dolarów na propagandę. Magazyn Fortune pisał wtedy: dzienna produkcja propagandy stała się ważną siłą w amerykańskim życiu. Około połowy treści najlepszych gazet i prawie cała treść gorszych pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z pracy Departamentu Public Relations.
Paul Lazarsfeld, jeden z najbardziej wpływowych badaczy komunikacji i twórca empirycznej socjologii badający procesy podejmowania decyzji przez indywiduum i wpływie mediów masowych na ten proces, w książce The Communication Ideas w 1948 roku, kiedy mediami masowymi była jeszcze tylko prasa i radio, pisał, cytat: potop informacji, na który należy wystawić przeciętnego czytelnika, działa bardziej jak narkotyk niż jako energetyk. Jego społeczne sumienie lśni czystością. Jest on zaniepokojony, czuje się poinformowany i ma całe mnóstwo pomysłów, co należałoby zrobić. Ale po obiedzie, kiedy posłuchał trochę radia i przeczytał wieczorną gazetę, nadszedł czas, aby iść spać. Mass media mogą być najwydajniejszym ludowym narkotykiem, tak efektywnym, że uzależnieni nie będą w stanie dostrzec własnej udręki. Stwarza się wrażenie otwartej, zupełnie swobodnej dyskusji. Wszyscy co prawda mówią mniej więcej to samo, ale to nikomu nie przeszkadza. Jest wolność, ale nie ma alternatywy. Cały czas mamy do czynienia z tymi samymi poglądami, które są nieustannie wałkowane. Ale to działa. Wrażenie, które stwarzają media, polega na tym, że kiedy jesteście wściekli, macie poczucie, że takich jak wy jest mniejszość, a rozwiązania wszelkich problemów dostarczą eksperci. Jest to bardzo kreatywny przemysł zatrudniający wielu ludzi, którzy boją się o pracę. Wynikiem tej sytuacji jest to, że nie dyskutujemy o rzeczywistych problemach, nie włączamy do tej dyskusji innych ludzi i nie szukamy rozwiązań. Wolfgang Strick, niemiecki socjolog i emerytowany dyrektor Instytutu Studiów Społecznych imienia Maxa Plancka, który całe życie analizuje ekonomię polityczną kapitalizmu i zajmuje się tym, co określa państwem długu, rezultatem neoliberalnej rewolucji lat 80., pisze: coś do powiedzenia będziemy mieli dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, że nie mamy nic do powiedzenia. To tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i do zoo. If you liked it, leave a like. If you liked the content, please subscribe. Thanks for watching.